13 czerwca w Dzielnicowym Ośrodku Kultury po raz siódmy odbyła się impreza sportowa dla przedszkolaków pod nazwą Spartakiada Przedszkolaków z Zapilicy. Maluchy ubrane w biało-czerwone stroje z twarzami ozdobionymi barwami narodowymi, machając flagami i szalikami, przybyły na imprezę wraz ze swoimi wychowawcami. Po raz siódmy spotykamy się z przedszkolakami z Zapilicy na Spartakiadzie. Pomysł zrodził się wiele, wiele lat temu, przez kilka lat był troszkę zaniedbany. 6 lat temu wróciliśmy do pomysłu i cyklicznie już w tej chwili spotykamy się. Początek był związany z Dniem Dziecka, a ponieważ tych imprez jest dużo, przesunęliśmy to w późniejszym czasie, ale jest to święto przedszkoli, które znajdują się na terenie naszego działania, poza Pilicą, po drugiej stronie Pilicy. O, tak bym to określił. Podczas Spartakiady dzieci rywalizują ze sobą w wielu konkurencjach sportowych, ale nie brakuje także dodatkowych atrakcji. Spartakiada to zawody sportowe. Oprócz tego jest część, która ma wyciszyć dzieci. W tym roku będą to pokazy pierwszej pomocy. Pokaz jest przygotowany przez młodzież z OSP z Białobrzeg. W poprzednich latach były to przedstawienia teatralne dzieci, które działają w naszym ośrodku. Rok rocznie staramy się to urozmaicać. Co się dzieciakom najbardziej podoba w takiej imprezie? W sumie to jestem pierwszy raz na takiej imprezie, ale myślę, że cała ta właśnie oprawa, to, że mogły się ubrać w te biało-czerwone stroje, to, że mogą wspólnie się zintegrować z innymi przedszkolami, bo to są przedszkola, które zazwyczaj chyba tak na co dzień się ze sobą nie spotykają, to jest taka okazja, żeby właśnie te dzieciaki mogły się tutaj ze sobą spotkać. Dzisiejsza impreza współtrwa razem z Euro. Czy obie imprezy są ze sobą w jakiś sposób powiązane? Tak, oczywiście. Tutaj chyba pan Tadeusz wszystkie konkurencje, które zaplanował, to właśnie w konwencji Euro. I też plakat tutaj, który można zobaczyć, plakat, który zapowiadał imprezę, też był właśnie robiony właśnie ze względu na Euro. Ma być fajnie. Dzieci mają rywalizować, mają się cieszyć. No i hasło, które w tym roku przewodzi, to w piłkę gramy, Euro oglądamy, czyli naczynie połączone, impreza, która chyba największa w kraju, nasza jest jeszcze większa. Spartakiadę otworzył oficjalny polski hymn Euro, który został odśpiewany przez dzieci, a także przypomnienie hasła przewodniego imprezy. Nie sukces i sława, lecz dobra zabawa. Organizatorzy zadbali o to, by maluchy przystępujące do rywalizacji pamiętały, że wygrana nie jest najważniejsza. Wspólna rozgrzewka stała się świetną okazją do integracji. Odtańczone, znane wszystkim kaczuchy dały wiele radości i wprowadziły klimat prawdziwej zabawy. Ciekawym elementem rozgrzewającym okazał się także taniec kibica, który poprowadziła pani Magdalena Rudzka. Przygotowane konkurencje były różnorodne, ale wszystkie łączyła współpraca grupowa. Każde z dzieci stanowiło ważną część drużyny, na której wynik pracowali wszyscy. Spartakiada to jedna z imprez, które mają pobudzać dzieci do aktywnego trybu życia oraz budzić sportowe pasje. Kiepsko jest. Widzieliśmy to podczas imprezy, którą robiliśmy na Muszli 27 maja i też mieliśmy przygotowany blok sprawnościowy. No nie, kiepsko to źle powiedziałem. Nie jest dobrze, ale my poprzez takie działania mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że będziemy zdrowsi. My dorośli, bo zmuszeni zostaniemy przez maluchy odchodzące od komputera do tego, żeby się też ruszać. To my mamy dawać przykład. Nie sukces i sława, lecz dobra zabawa. I tak też było podczas imprezy w Doku, na której nie było przegranych. Wszystkie dzieci biorące w niej udział otrzymały dyplomy i upominki.